Witam w kolejnym filmie. W tym filmie chciałbym odpowiedzieć właściwie na pytanie dotyczące testów, czy będą jeszcze jakieś testy motocykli u mnie na kanale. Zacznę może od tego, że na kanale testowałem dwa motocykle. Jeden to był Benelli Leoncino 125, drugi to był Kymco CV 550. Benelli przejechałem, teraz nie pamiętam ile, ale na pewno ponad 1500 km, bo pojechałem nim z Wargonia okrężną drogą, no i tam pojeździłem na miejscu i z Wargonia wróciłem tutaj. Myślę, że to było chyba około 1800 km. A Kymco CV 550 przejechałem 1100 albo 1200 km. Ja uważam, że żeby test był, powiedzmy, że miarodajny, czy też taki konkretny, to ja zakładam, że motocyklem testowym muszę przejechać minimum te 1000 km. Najlepiej w różnych warunkach, po różnych drogach, autostrada, czy jakaś droga szutrowa. No i też uważam, że dobrze jest opowiedzieć o takich, oprócz o swoich oczywiście wrażeniach z jazdy, to dobrze jest opowiedzieć o takich sprawach, to można powiedzieć, użytkowych, czyli w skrócie, no bo nie będę tego powtarzał wszystkiego, no bo film musiałby mieć chyba 20 minut, a nie chcę, żeby był taki długi. No chociażby widoczność w lusterkach, wygoda kanapy, przyspieszenie, elastyczność silnika, działanie hamulców, no i dużo innych. Zresztą jak ktoś by chciał obejrzeć test Benelli, o którym opowiedziałem, uważam, że dużo, oraz test Kymco CV, no to można znaleźć je u mnie na kanale. No i tak, no ja nie chciałbym takiej sytuacji, że dostaję motocykl na 2 dni czy na 1 dzień, robię nim 100 czy 200 km i będę o nim opowiadał, no bo uważam, że trzeba trochę motocyklem pojeździć, żeby faktycznie coś tam sensownego o nim powiedzieć. Ja też nie robię filmów jakichś profesjonalnych, nie mam ujęć z drona, nie wiem, z drugiego samochodu, gdzie mnie ktoś nagrywa, więc no nie jest to jakieś, nie są te testy jakoś spektakularne. Wiele kanałów na YouTubie robi testy motocykli. Robią to w sposób profesjonalny, w sensie jeżeli chodzi o montaż. Co do samych testów, czasami filmy są nazywane testami motocykli, a ja bym bardziej powiedział, że to jest prezentacja motocykla. Ta prezentacja według mnie od testu, no to jest znacznie się różni. Jest to bardzo znacząca różnica. Ale dobra. Wracając do pytania i odpowiedzi, czy będą jakieś testy na moim kanale, to szczerze mówiąc powiem, że nie wiem. Ale raczej w 95% powiedziałbym, że nie będzie. Ja swojego czasu pisałem po importerach różnych, że mógłbym takie testy zrobić wielu motocykli i tak naprawdę chyba nikt się nie odezwał. Później sam do mnie się odezwał importer Benelli. No i dlatego miałem motocykl Benelli oraz Kymco, tego trzykołowca. Jak skończyłem test Kymco, to chciałem też na test wziąć jakiś skuter 125, też marki Kymco. Pisałem do importera, tam wtedy dostałem informację, że aktualnie tego motocykla nie ma, bo gdzieś tam jest na testach u kogoś innego. No to taką informację zostawiłem, że jeżeli wróci, no to ja chętnie sobie go na test bym wziął, ale nie było już odzewu, więc też odpuściłem temat, bo stwierdziłem, że nie będę się narzucał. No
i wydaje mi się, że testów nie będzie, bo ja już nie będę pisał do importerów, żeby cokolwiek testować. No i tyle, no nie wiem czemu, no ja tak jak wspomniałem, nie mam profesjonalnego kanału, o co tu jest, więc no może to jest spowodowane tym, może też jest spowodowane trochę tym, że ja no raczej staram się mówić o wszystkich plusach i minusach, a nie tylko opowiedzieć krótko, że motocykl jest super, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby osoby, które to będą później oglądać, no żeby miały jak najwięcej informacji o danym motocyklu, a nie tylko, żeby go pokazać ładnie z każdej strony i tam poopowiadać o nim takie rzeczy, które no są raczej oczywiste. Tak więc wracając do odpowiedzi, 95% raczej obstawiam, że żadnego testu motocykla już nie będzie. Chyba, że się ktoś odezwie, to może coś tam jeszcze się uda. Gdzie tu jechać? Prosto jechać? Dobra. Tu się ktoś zawahał, to trzeba wykorzystać sytuację. A powiedzcie, jakie wam się najbardziej podobają testy. Jakie testy oglądacie, jakich redakcji motocyklowych testy oglądacie, jakie najbardziej lubicie, co byście chcieli, żeby było w testach motocykli. O, skansen kłupka. No i tyle. Napiszcie w komentarzu, ja chętnie poczytam. Może czegoś się dowiem ciekawego. Chociaż ja na kanale chyba w zeszłym roku wrzuciłem taką ankietę, gdzie pytałem się, jakie najbardziej testy motocykli lubicie. No i tam najwięcej odpowiedzi było właśnie, że no takie, w których się bardzo dużo mówi. Między innymi właśnie o takich rzeczach, o których ja mówię. A nie tylko szybkie pokazanie motocykla. I tyle. Dobra, czekam na wasze komentarze. A tymczasem się żegnam i do następnego.